Siemaneczko w 59. części Let's Play GTA 5. No, Michaela troszeczkę wyrwałem z treningów jogi, ale no, robimy questa i to dość grubego, więc joga może poczekać. Troszeczkę między odcinkami się zmieniło, ale głównie Franklin i trochę Trevor. Mianowicie ulepszyłem fury tych dwóch osobników. U Franklina motor też. Sporo kasy wydałem u Franklina na auto. U Trevora może nie aż tyle, ale u Franklina no było więcej opcji, ale to autko jest teraz takie. Motorek też spoko, ale z auta jestem dumny. I Trevora autko też jest niezłe. Dobra, zrobiłem skok ten ostatni Franklinem. O dziwo, spodziewałem się jakiegoś osiągnięcia, ale nie było. Natomiast pojawiło się zadanko i zacząłem robić odłamki UFO. Już mam zebrane 36 na 50, także dobrze idzie. Ale dobra, tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Bierzemy się za zadanie. Po prostu, krótko i na temat. Te troszeczkę coś mi się kojarzy, że mieliśmy za strażaków gdzieś wpaść, nie? Czy coś takiego? Więcej nie pamiętam. Meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No, 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 no. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Come. Dobra, prawie zapomniałem. Point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Dobra, widzę, że Lester robi mały remament. Dobra, dobra, mniejsza. W dupie z tym. Lecimy. Aby wszystko poszło zgodnie z planem i nie mogę się doczekać, jak już będziemy przebrani za strażaków. Okej, okay. Mam nadzieję, wiem, że wybrałem jakieś tam dwóch strzelców. Nie pamiętam, czy to byli... Nie, brałem najtańszych chyba, nie? Zobaczymy, czy to się na mnie nie zemści. Teoretycznie strzelcy nie są jacyś super potrzebni, więc bądźmy dobrej myśli. Ciekawe, czy jeszcze bardziej mogę stuningować furę Michaela. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Ale chyba tak, będę musiał się też tym zająć. Ian, what's the deal with the bureau lick, man? Is it happening? The deal is, I'm about to go in as a janitor. I need you to grab Daryl Johns and Hugh Welsh and wait on my word in the fire truck. All right, man, I'll round them up. Would have been kind of good to have some experience on board, but whatever, man. Call us when you're on your way out. Spoko. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i łykną to. Wchodzimy do jaskini lwa. No ale czegoż to się nie robi? Czegoż to się nie robi? Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Dobra. Nie biegniemy, żeby nie wzbudzić podejrzeń, wiadomo. Czy ten typ może wzbudzać podejrzenia? Okej. Okay. Dobra, i zapieprzamy na górę. Zabierz mopa, spoczko. Musimy mieć takie akcesorium, żeby jeszcze bardziej żebyśmy jeszcze bardziej prawilnie wyglądali, nie? Dobra. Otwieraj. Pięknie. Dobra.
co tam temu typowi się dzieje, nie? Widzicie? Widzi. Jakoś dziwnie wygląda. Na czerwono mam dwie plamki. Akurat tu, gdzie jest brud. Ale spoko. Myślę, że łykną to. Bo się wczuwamy w tą rolę. Dobra. Pewnie. Tak jest. Musisz go porządnie, wiesz, wycisnąć. Dobra. Podłożymy sobie bombkę. Tak przy okazji. Tak jest. Idziemy podnieść wiaderko. Dobra, i ciśniemy dalej. Co się dzieje temu typowi? Trochę mnie to niepokoi. A, on czegoś tam szuka cały czas, dobra. No to niech sobie szuka. Pięknie. Ciekawe, jaka stawka jest. No pewnie gówniana, no to... Ale pewnie coś płacą, a nie tak jak my tutaj robimy za darmo, kurwa, znowu dla tych fedziów zakichanych. No ale dobra, ciśniemy dalej. Trudno już, nie narzekajmy, no ale jesteśmy w skórze Michaela. Michael ma we krwi narzekanie. Dobra, zastanawiam się, czy wszystko wam przekazałem, co miałem wam przekazać. Chyba tak. To UFO zacząłem robić, kurwa, jakie to jest mozolne. 50 elementów tego statku. Jak na końcu będzie jakiś gówniany quest, który można zrobić w 2 minuty, to się wkurwie. To się po prostu wkurwie. Naprawdę się schodzi z tym szukaniem tych elementów. Niektóre są tak kurewsko umieszczone, że o Jezus. Zmyjesz to pięknie. No ale dobra. Dobra, spoko, jakieś tam zdjątka. Kolejna bombka, podłóż bombę w toalecie. Może weźmy to z sobą. Byśmy, wiecie... Majki? Aha, w dupie to masz, no dobra. Aha, spoko, dobra, może tutaj faktycznie... Nie była potrzebna. Nie przeszkadzaj sobie tam, kolego. Nie przeszkadzajcie sobie. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, że w wiadro nikt nie wszedł. Okej. Dobra. Tak właśnie mi się kojarzyło, że tylko dwie bombki były do podłożenia. Teraz tylko spokojnie stąd wyjść. Ulotnić się, jakby nigdy nic się nie stało, prawda? No, przecież nic się nie stało jeszcze. Jeszcze. No, spokojnie. Taka troszeczkę nerwowa muzyczka, nie? Dobra. Z przyjemnością to zrobimy. Zawsze jak będzie przypał, to się możemy zgolić całkowicie na zero, żeby nas za szybko nie znaleźli, więc wiecie. Już z przyzwyczajenia duszę shift, żeby zaczął biec, nie? Ale nie, nie, nie tym razem. Dzień dobry, a w zasadzie do widzenia. Tak, tak. Zamykajcie. Powodzenia. Dobra. Idziemy, ciśniemy. A tam jest, dobra, podświetlone. Czy nasza... Stoi nasza furka, okej.
Mogę już tu za... O, mogę już tu biec, dobra. Pięknie. Hey, charge is set. I'm out of the building. Jadą nasi strażacy, nie? Dobra, wsiadaj. Wsiadaj, Mikey. Zobaczymy, jak nasi strzelcy się sprawdzą. All right, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Dobra, spoko, tylko czemu... A, jeszcze mi zostało po starej kryjówce Lestera, dobra. Za pomocą telefonu, pewnie. Detonacja. Jak podpisane, nie? Ups. Dziwne, że już straż była, nie? Przed wybuchem. Dobra, ciśniemy. Dobra, ja popieprzyłem trochę, bo już myślałem, że Mikey cały czas jest pod siedzibą, wiecie, Fedziów. On przeszedł kawałek od, dobra, to nie, nie, rozsądnie to zrobili. Dobra. Pewnie. Ej, ale czuć, że ma taki, wiecie, ten cały strój trochę waży, nie? Dobra, z drogi leszcze. Ciśniemy do windy. Może uda się bez jakiejś większej zadymy, nie? No zobaczymy. Dobra. Okej, dobra, nowa animacja w prawym dolnym rogu, tlen, wskaźnik tlenu, kamerka pewnie zasłania. Dobra, dobra. Na tlen się nie skończył. Nie, dobra, no pomalutku schodzi, ale pomalutku. Na razie nie ma problemu. Dobra. Ciśniemy. Cisza i spokój, nie? Aż się prosi, żeby coś się zjebało zaraz. Dobra. Dobra. Już mi się przypomniało. Chyba mam, dobra, pięknie. Shit. Myślałem, że już jakieś posiłki wchodzą od góry, nie? Kurwa, myślałem, że już będzie strzelanina ostra. Dobra. Co jest? Dobra, dobra, spokojnie. No dawaj, 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 idź, idź za ekipą, pewnie, na co czekasz? Come on! O kurwa. Dawaj, 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 stary. Ja pierdolę. To się sytuacja zaogniła i to kurewsko. Spodziewałem się strzelaniny, a mamy tutaj kurwa jakąś
jakiś film katastroficzny chyba, nie? Ale dobra, dobra, podoba mi się to. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Jednego mniej do podziału. Dobrze, że brałem tych najtańszych. O kurry... Jak tak? Dobra. Dobranoc. Trochę tlenu mam mniej niż za pierwszym podejściem. Odpierdol się ode mnie. Przeładujmy. Przydałaby się jakaś dodatkowa butla z tlenem. Nie mogę się zaczaić, nie? Dobra. Kurwa, gówno tutaj widzę. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Zaraz zobaczymy, jak będą przeciwnicy, to tak, to będzie dobry kierunek. Dobra, 40% tlenu. Tu jest jeszcze zjeb jakiś. Dobra. A nie mogę zejść... A, gówno, nie mogę zejść niżej, dobra. Kurwa, nie wiem, nie chcę biec na pałę, bo to się źle skończy. Dobra, są nasi. Trochę raźniej się czuję teraz, nie? Okej, jestem za wami. O, nie podpal się. Dobra. 1/3 tlenu. Kurwa, ale widoczność tu jest taka męcząca, że naprawdę trzeba się skupić, kurwa. Żeby coś zobaczyć. Oj. Może kurwa nie aż tak. Kurwa, może... Dobra, może jednak przyspieszmy to schodzenie, bo tu kurwa coraz więcej tych elementów spada. Dobra, pięknie. Come on, Franklin. Come on, come on! Może, kurwa, nie wiem w którym momencie skakać, jak to leci, czy nie. Wiecie, o co chodzi, że... Ale dobra. Jesteśmy na dole już. Dobra, spieprzamy. No już, dawaj, biegnij! Okej, już tlen nie jest nam potrzebny. Kurwa. Moment, panowie, bo... Biegnę za wami. Spokojnie, nie panikujcie. Szybciej się nie da, naprawdę.
trochę w przypału. Spokojnie, panowie, wsiadamy. Na spokojnie spieprzamy. Okej, okay, Hugh Welsh wzrósł, spoko. Ktoś musiał zginąć. We need to get to the riot and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, dobra. They connect the dots, man. I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna? Nie panikuj, Mikey. Lecimy na miejsce przesiadki. Pod wóz strażacki się podrzuci granat i też będzie git. Albo bombka mi jeszcze została. Poradzimy sobie, nie panikuj. Trochę mogą to inaczej zrobić. Aj. Moja wina. Kurwa, ten jebany motor mnie tak wkurzył. Dobra. Spoko. Dobra, panowie, odsuńcie się. Zajebiście. Wiedziałem, że tak się skończy. Dobra. My mamy stąd spieprzać. Dobra. Gdzie jest ten kurwa trzeci? A tutaj stoi, no. Jezus. Kurwa, to już wiem dlaczego był taki tani. Dobra, wracamy. Ja pierdziele. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. You sure he's dead? There's no chance that... Man, yeah, he's dead. And probably cooked through by now. It should have been me. I should have been the one. It should have been me. Look, man, he was unlucky. And we all got lucky. By rights, none of us should have got out. That's all it is. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Daryl's people will get his paycheck and the standard expenses. Hey, man, it was our fault Daryl went down. Really? Why's that? Didn't you speak to the guy? Nothing was his fault, so it must have been us, right? I'll put it down to bad leadership then. I can tell you that, because the leader was dumb enough to take you in there. True that. Dobra, ale pewnie nie dało się uniknąć tego, że jeden odpadnie, nie? Chociaż z drugiej strony, jakbyśmy wzięli tego droższego, to jemu też byśmy skilla podnieśli. Ale było ryzyko, że on padnie, więc... Troszkę kaska wyrzucona w błotko. Nie, jest dobrze tak jak jest. Kurwa. Jest dobrze tak jak jest, dokładnie. Nie panikujmy. Nie panikujmy niepotrzebnie. Jest wszystko git. Długi kłeścik, nie? Never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a
ghost. Then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm oh. ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor. Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Hey, you boys don't know how to put the fun back in midlife crisis. Dobra. O, i osiągnięcie wpadło. Mhm. Spoczko, skok ukończony, napad na biuro. Pięknie. Tylko brąz? No nie żartuj. A kurwa. Dobra, dola Franklina, dola Lestera, dola ekipy, wydatki zdrowotne, budżet, aha, okej. Okay. Nike nic nie, ale Franklin trochę, akurat wydał sporo, właśnie ten, u Franklina był sporo droższy tuning tego auta, już pomijam motocykl, więc spoko, że trochę teraz zarobił, bo z 50 koła to poszło na ten tuning. Dobra, ale w tym odcinku to na tyle, także trzymajcie się i na razie, poczekajcie jeszcze. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. To się kurwa po dobroci to się nigdy nie skończy. Ale to już problem przyszłego odcinka. Na dzisiaj to tyle. Na razie.